witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek z serii Tomb Raider. Tym razem ogrywamy po kolei wszystkie dostępne DLC i zaczynamy w kuźni przeznaczenia. Zapraszam bardzo serdecznie. Te grobowce, mam nadzieję, że zmieścimy się w jednym, dwóch odcinkach na każdy grobowiec. Jeżeli będzie coś tam poważniejszego się działo, to wtedy to przedłużymy. Ale nie podejrzewam, żeby to było zbytnio nam potrzebne. Cała masa nowych strojów nam tu doszła, dzięki tym dodatkom. Ale myślę, że nie będziemy się przebierać w żadne nowe stroje, tylko... O, to są nowe stroje, które doszły z tych dodatków z grobowcami. Pokażę je wam na początek. Czyli tak, to jest szkarneta ładna robowczyni. Strój za młodu noszony przez kupczynię Moraekę, gdy wyruszyła daleko poza granicę Paititi. Polowanie zwiększa doświadczenie. Mech. Broken. Bojowy ubiór Sinsichiki. Łuski Q. Ubiór łowcy. Smocze łuski. To jest ładne. Ale nie będziemy grali w żadnym z tych strojów, bo na przykład zyskujesz obrażenie, odporność na obrażenia do ognia. Nie, nie, no was przesady, słuchajcie. To byłaby już chyba trochę zbytnio. Bierzemy dla naszej Lary taki jakiś normalny strój eksploratora. O, może taki. Broń standardowa. Czyli karabinek, pistolet, Uzi, nóż. Ok. Gotowość. Lecimy zwiedzać. Słuchajcie, całkowicie nowe miejsce. Przez jakiś czas nie grałem, także mogę być troszeczkę zardzewiały, nie pamiętam jak się... Okej, tu się strzelało. Dobra. Wiem, że jesteśmy już na terenie tego grobowca. Próbujemy. Nie tędy? Zdecydowanie nie tędy, nie? Rozejrzyjmy się. A może jednak tędy? Może jednak nie. Dobra. Do dołu na pewno nie, nie? Na pewno nie. Jest szansa, że może tam w lewo. A może tu? Ej, Lara. No właśnie. Też nie. Już na sam początek jest ciekawie. No dobra. Tam też nie. Metodą próby i błędów się dowiemy. A, mogliśmy też tam stroną iść. Może wybraliśmy tą stronę. Będziemy zwiedzać, będziemy szukać. Tu są jakieś stare schody. Okej. Mamy max strzał i to jest pewne to miejsce, gdzie próbowałem od drugiej strony wejść i nie wyszło. No, dokładnie. O, ja coś mi tu szeleści. To chyba trzeba rozwalić, nie? To się, o ile pamiętam, to się rozwalało ze strzelby. Nie? Może
trzeba było spalić. Jak się palało te strzały, żebym ja pamiętał. Albo to strzały z liną. Też nie ten. Ewidentnie jakieś przejście, no. Wejście do tego grobowca. Idzie tutaj. Normalnie bym to próbował. A, tu jesteś. Gaz się ulatnia. No dobra, to już chyba wiemy co, nie? No właśnie. Wow, ładnie to. Nie kaszlora, spokojnie. Tu jest coś ze sznurkiem. Jakaś taka konstrukcja ewidentnie, która ma nam pomóc przejść na drugą stronę. Tak mi się wydaje. Super, i jak zeskoczę, się podniesie. Nie? Okej, drogi powrót chyba nie ma. Tu jest druga konstrukcja. Czasowe zamki. Świetnie. Tu jest tylko jeden. Okej, lecimy dalej. Trzymaj rejbuty, aby wytworzyć amunicję specjalną. Mam amunicję specjalną. No dobra, tam są te dymy, które się palą. Kurde, klimacik jest fajny. Okej. Nie mów, tylko się raz zabujasz. A, tylko raz się zabujasz, dobra. Hopla! Tutaj. Dobra. Jeszcze cały czas ja zapominam, że cały czas coś tu na nas może wyleźć. To nie będzie takie proste, nie? Że do tego będzie skradanie się i szukanie nowych tych. Na pewno nie będzie aż takie proste. Dobra, tutaj jakiś paskud jest znowu. I tam jest jakiś paskud. Co się dzieje? Okej. Gdzie my chcemy tu przeskoczyć? Zobaczmy. Pewnie tam na górę, nie? No dobra. Trzeba zrobić tych strzał. Więcej. Tych palnych. To nie jest nie tędy droga. Jesteś na dole.
dobra. Wracaj, Lara. Dobra. Czekaj, czekaj. Sprawdźmy, co zajmie się na dole. Co to jest to? To jest jakiś inny numer. Tam jest otwarta wajcha, to jest zamknięta wajcha. No, pytanie. No właśnie, tak się nie da. No dobra, nie tędy. Co oczekane. Haha, mam cię. Ale jaka cwana pułapka, jaka cwana ta zagadka, kurde, człowiek cały czas kombinuje, jak tam wleźć, a tam wcale nie trzeba wchodzić. Dobra, teraz tak. Teraz tu trzeba będzie wleźć, prawie na pewno. Dobra, to już było prostsze. O, teraz tak. No wiem, że się ulatnia, no cały czas się ulatnia. I teraz ten gaz. Ciekawe, dobra. Super. Zapowiada się niezła wspinaczka. No, naprawdę niezła wspinaczka się zapowiada. Dobra, co tu się będzie działo? To się zapada. Super, rewelacja. Pewnie będzie się co... Wow. No dobra. Wysokie. Okej, jedziemy, lecimy. Co masz jakichś różnych dodatkowych pokręteł i innych takich? A w środku dziura. Że niby wspinaczka, tylko teraz pytanie, teraz skąd zaczniemy? Super. A ciekawe, co się stanie, jak zaczniemy tego smoka? Bo jestem trochę w złej pozycji, żeby niego strzelić, ale... A właśnie, no dobra. Trzeba było się pewnie złapać tym. Tu będziemy naprawdę długo, 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 dużo, dużo ginęli z tego, co widzę. Kurde, to się wszystko zacznie kręcić. To wszystko zacznie się przesuwać do dołu, mam wrażenie. Nie mam pomysłu, jak na to wejść na górę. Nie, wygląda jakby było takie... Miało takie... taki gwint, jak śruba. No super, lecimy dalej. A już chyba wiem. Słuchajcie, te... Te takie tutaj miski, jak się zapalą, to tak jakby dostawały, popychały to w jednym kierunku. Czyli musimy w jakiś sposób wymyśleć, jak podnieść tą opuszczoną część,
tą tutaj i potem zapalić tą miskę, znaczy zapalić tego węża, żeby zaczął obracać całą tą platformą dookoła. Dobra, to teraz kombinujmy. To jest przymocowane tu. Tutaj? Czas na inny plan. Siedzicie tutaj, jak podjedziemy do góry. Ten plan ewidentnie się nie sprawdza. Zbliżymy się jeszcze. Ten wąż by się przydał zapalony. Tylko teraz jak go zapalić? Nim cokolwiek tu się zacznie rozsypywać. Aha! Ciekawe, nie? Trzeba było zmienić podejście. I ten wąż teraz zaczyna dmuchać. Tak, tak, wiemy, że gaz się ulatnie. Poważna sprawa, Lara, gaz się ulatnie. Panie? A. Jeszcze coś tam kocur potrafi pokombinować w Tomb Raiderze. Fakt, że trochę przy tym ginie, ale to już jest najmniejszy problem. Niech ten, kto nie zginął w Tomb Raiderze, pierwszy rzuci kamieniem. Teraz to na upartego mogę sobie to zawołać tutaj. A, dlatego się to chowa. Zaraz. Dobra, już są chyba, nie? Czy jeszcze ich nie ma? Gdzie mówię? Gdzie powiedziałem? Ty mu nie ziejesz. Dobra, a jak ja tam wskoczyłem? To zapomniałem. Tędy chyba, nie? Tutaj. No, z tej półki, która się zapada właśnie. Nie z tej. Zgubiłem się. Jakoś tam skoczyłem, ale już teraz nie pamiętam. Tędy chyba. Ale już teraz nie pamiętam, jak tam skoczyłem. Dobra, jeszcze raz.
Będę chciałem przeskoczyć teraz. Aja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 j
Musiałem sprawdzić, ile czasu już się nagrywa. Trochę za długo, powiem wam. Gdzie jest to wejście? Trzeba poczekać, aż ona się zacznie. Tutaj będzie w odpowiednim miejscu. Ciach? Chyba idę w dobrym kierunku. Na pewno idę w dobrym kierunku. Już wiem, że to, że idę w dobrym kierunku. Gaz się uda. Tak, tak. To też wiemy, że gaz się uda. I to również wiemy, że trzeba tutaj tak. Wiemy o. I teraz pytanie, jak się stąd schodzi? Rozumiem, że tutaj jest zejście. Nie no, teraz chyba trzeba po prostu się normalnie cofnąć. Ej, nie lubimy być koło tego gazu. Pytanie, czy można się tu teraz normalnie cofnąć? Chyba nie bardzo, nie? Chyba można tędy. Tam to coś daje? Nie. Dobra. To mamy problem, Houston. Chyba żeby zejście było tędy. No właśnie. Teraz jesteśmy tam trochę za nisko. Ciach, ciach, ciach. Nie spadnij, Lara. Nie spadaj aż tak za mocno do samego końca. Nie mam pomysłu żadnego na to. To by trzeba było do czegoś przymocować, nie? Jeszcze bardziej kombinowane.
No, że udało nam się częściowo to wykombinować. Ej, nie spadaj. Kupia. Płaść z powrotem. Ciach. Gdyby się udało strzelić w następne. Ja się powiem, że już jestem za nisko. Po prostu tam nie doskoczę. Doskoczyłem. Dobra, super. No to lecimy. Ale się zablokowało. Dobra, super. Ja myślę, że to będzie aż tak proste, żeby tu przeskoczyć? Nie, chyba nie, nie? Za prosto. Podnieśmy sobie to. Teraz jak myślicie, trendy dalej. O! Czyżby? Nie, no nie mówcie, że to takie proste jest. Później przeznaczenia zrobione. No cóż, pierwszy mamy z głowy. Trochę więcej śmierci niż się wydawało. Trochę więcej. Ale na tym polega odkrywanie tych zagadek. W każdym razie kuźnię przeznaczenia mamy zaliczoną. Chcemy iść na drogę Huragana. Także zapraszam w kolejnym odcinku na drogę Huragana. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!